Moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Angry Birds. Jak widzicie, będę miał tutaj szansę na 3 times higher, tak? Na Golden Pig Machine, więc ją wykorzystajmy. Zrobimy sobie małe losowanie, ale już dzisiaj nie będziemy przesadzać z tym losowaniem. Zrobimy sobie jednego czy dwa role. Moi kochani, jak widzicie, jak słyszycie po moim głosie, w sumie to mógłbym 15. Zrobimy 15, zaszalejemy, słuchajcie. Może nam się świnka jeszcze do tego czasu załaduje. To by było ładne combo. Oj, no niestety, nie udało się. A! Dobra, co mi tam? Zaszalejmy, słuchajcie. No niestety. Piąstka jakaś lepsza. Weźmy do plecaka. No niestety nie ma tu nic ciekawego, że się tak wyrażę. Także. Ło, nawet ta świnka mi nie przyniosła nic ciekawego. No nic, takie życie, moi drodzy. Jak mieć pecha, to mieć pecha. Słyszycie po moim głosie, że jest niefajnie. Mam katar, jestem przeziębiony, źle się czuję. Ale mimo to jesteście dla mnie bardzo ważni i nagrywam te filmiki, moi kochani. Dzisiaj jest poniedziałek. Mam nadzieję, że też, że wy jesteście przynajmniej zdrowi i się dobrze czujecie. Życzę wam tego z całego serca. No dobra, troszkę tych rzeczy dostaliśmy, ale nic ciekawego tak naprawdę. Moi drodzy, tu mamy jeszcze jednego od Jakuba free rola, więc wiadomo, zawsze warto sobie to zrobić z świnką. Moi drodzy, jak widzicie na mój nos, mam czerwony nos, bo mam katar, słychać to w ogóle. No i to nie jest aż takie dobre. Mam katarek, no i tak to wygląda. Słuchajcie, wyglądam jak Rudolf z czerwononos z Renifer. No ale cóż, tak bywa. Co zrobić? Leczymy się ostro, kurujemy się. Chciałbym zacząć streamować, ale dalej mi internet na to nie pozwala. Także tak to jest, tak to bywa. Filmik, mam nadzieję, że zrobię dłuższy dzisiaj filmik z tego, z Angry Birds. Natomiast no... Zobaczymy, słuchajcie, bo się nie czuję najlepiej. Nightmare Brod, jesteś super, ale czasem mówisz za dużo informacji i moim zdaniem reklamujesz za dużo swoje kanały, a poza tym łapka leci. Dzięki za łapkę. No, tak bardziej, wierzcie, no ja traktuję tę grę jako takie podgadankowe i dla mnie to zawsze lepiej pogadać o tym, słuchajcie, porozmawiać sobie na każdy temat z wami i też mogę tak mówić. W sumie czasami nie to nie jest do końca tak, że ja na każdym odcinku się reklamuję, przecież dobrze o tym wiecie. No ale no chciałbym, żebyście też wiedzieli, że mam taki i owy, prawda, kanał i żebyście też czasem zerknęli na nie. W ogóle, tak jak mówię, te kanały związane ze sportem, Brodsport doczekał się już super banerku. Nie wiem, czy widzieliście, pewnie nie widzieliście tego kanału, ale tam parę subskrybentów już jest, cieszę się, moi drodzy, możemy tam o sporcie razem pogadać. Natomiast, tak jak mówię, nie będę jakoś tak bardzo reklamował Nightmare, także się nie martw. My tutaj dalej sobie zbieramy te coiny. Kuba, bro, dziękuję, że uważasz mnie za osobę, która daje ci bardzo dobre porady. Kuba, no, dużo osób mi daje porady, ty również, więc się cieszę. Ja doceniam to. No powiedzcie mi, który youtuber tak pokazuje te wasze komentarze na odcinkach i rozmawia z wami, bo mało jest takich youtuberów, a ja to robię, uważam, że jesteście przecudowni, super, naprawdę mam super widownię i mogę sobie z wami porozmawiać i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A tak poza tym, pamiętasz te włócznie do Reda, tam wypożyczone, on ma wielki bug, ja mam dwie takie włócznie i te smoczy dla Reda. Przetestowałem te dwa sety, a zanim powiem ci, co to najpierw. Aha. Okej. Okay. Aha, smutszy set według ciebie jest lepszy. No dobrze, ja jeszcze rozwinę twój komentarz. Ale się tutaj rozpisałeś. No trzeba to docenić. Bardzo dużo tutaj napisałeś. Patrzcie ile. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, nie przepraszaj. Nie ma sprawy i życzę ci powodzenia. Dzięki, Kubusiu, pozdrawiam. Dawid, dłuższe odcinki z Angry Birds. No, Dawidzie, będę się starał, ale tak jak mówię, no... No, na razie to tak, no...
Tak nie do końca mogę te dłuższe odcinki tutaj tworzyć. Teraz akurat jeszcze mnie dopadło, jak słyszycie, to przeziębienie. Ojejku, mam dużo premier gier nowych wychodzi. Za niedługo będzie The Minecraft Story Mode, także też trzeba będzie warto też pograć. Teraz wyszedł Heroes 7, więc gram na Broad Games z niego. Jutro, czyli 2 października, wychodzą bodajże Transformersi Devastation, też będzie na moim kanale. Także zapraszam Was z całego serca. No i co? No, przepraszam, że nie będą takie długie odcinki. Dalmatian, bro, super odcinek. Dzięki za apeczkę. Pozdrawiam. Bo się trochę śpieszę. A gdzie się spieszysz, Dalmatian? Okej, my tu dostaniemy jakiś, prawda, jakiś produkt dodatkowy. Okej, złota moneta. No to co, zaczynamy dalej tutaj nasze przygody. Jakaś tutaj piąstka tym razem. Weźmiemy sobie od Pawła. No ja biorę tak pierwsze lepsze, prawda, z brzegu. Nie chcę brać magów, bo chciałbym wyekspić mojego czaka, bo ten czak ma bardzo fajne, no naprawdę jest bardzo fajny. Strasznie mi się podoba. O, jeszcze dostał oszołomienie. Bardzo ładnie. Będziemy tutaj zadawać obrażenia. Ojejku, Boże. Zostawcie mi czaka. Jejku, ile tu jest świnek. No to pewnie zdążymy zrobić całe te, słuchajcie, dungeony. Tutaj tą świnkę ubijemy, żeby mieć ją z głowy. Zróbmy tak. Oj, troszkę niefartownie. No w sumie będzie o jednego mniej obrażenia. Przy okazji będziemy sobie expić tutaj nasze postacie. Dobra, wyhealowaliśmy czaka. Pięknie. No i proszę bardzo, została tylko jedna świnka. Powinniśmy ją pokonać. Pozdrawiam cię, Dalmatian. Filip, dzięki za łapkę, Filipie. Zachęcam was naprawdę, komentujcie, piszcie, rozmawiajmy razem. Dla mnie to jest bardzo ważne. Lubię to z wami robić, lubię z wami pisać, rozmawiać, więc zapraszam naprawdę do komentowania, do udzielania się. Trwają prace nad moją stroną internetową. Może nie trwają, ale na razie szukam osoby, która będzie w stanie mi zrobić stronę internetową. Ona będzie bardzo fajna, więc też takie miejsce chciałbym zrobić, żebyście też mieli takie, żebyście się też dobrze czuli przede wszystkim. I to by było też dla was takie fajne miejsce. Mam nadzieję, że się to uda. Będą na tej stronie, jeżeli będziecie mieli jakieś fajne pomysły, zrobię oddzielny vlog na ten temat, to też bym zachęcam was do udzielenia jakichś porad. Będą tam gry online, będzie mój stream, więc z poziomu mojej strony internetowej będziecie mogli sobie mój stream obejrzeć, moi drodzy. No i teraz wiecie, YouTube bardzo słabo działa. Mianowicie, że nie wyświetlają się wszystkie subskrypcje i to jest takie bardzo denerwujące, rzekłbym. No, jejku, to combo jest bardzo ładne, powiem wam szczerze. Oj, powiem wam szczerze, że chciałbym mieć te dwa młoty, naprawdę. Bo to ładnie się kombi strasznie. Na samuraju, naprawdę. Naprawdę bardzo ładnie się to kombi. Prawda, jeszcze czaka umiejętność, więc warto by ją zastanowić się nad tym. No ale tak jak mówię, YouTube teraz działa tak, że nie zawsze filmy wam się wyświetlą, te które wrzucam, więc to jest straszne. A na mojej stronie będziecie zawsze mogli, jeżeli czekacie na jakiś film, to zawsze będziecie mogli sprawdzić, bo tam na bieżąco będzie to aktualizowane, te moje odcinki, więc zawsze to lepiej, prawda? W ten sposób. Zróbmy tak, żeby już tego z gry wykluczyć, bo on ma dość duże obra... Dobrze, że mamy odporność od czaka. Akurat się cieszę i będzie trzeba wyleczyć tu naszych. Okej. Robimy tak. Właśnie, popatrzcie, to jest super. Patrzcie, ile obrażeń dodatkowych wrzucamy. Bardzo mi się przydałyby te młoty na samuraju. To jest piękna umiejętność. Sami widzicie. Bardzo ładnie to wygląda. Popatrzcie. No i przydałoby się coś takiego mieć, naprawdę. No i będzie ta strona internetowa. No i myślę, że też będzie to w takie fajne miejsce. Będzie tam możliwość też reklamowania się, zostawienia. Będzie też tam, słuchajcie, wyświetlany, bo ja na razie zatrzymałem tego najaktywniejszego widza. Nie ma go na razie, jeżeli chodzi o
o nasze kanały. Dobijmy go, żeby już nie, nam tu Mac nie bruździł. Ten najaktywniejszy widz już niestety na razie jest wstrzymany, ale jak będzie ta strona, to ten najaktywniejszy widz, moi drodzy, on będzie działał i będziecie mogli tam sprawdzić sobie co dwa dni, co dzień, na którym jesteście miejscu. Tam będzie top 10 i będzie też hala sław, czyli będzie też miejsce dla osób, które były najaktywniejszymi widzami. Więc słuchajcie, zapraszam bardzo. Mam nadzieję, że też się wam to spodoba. Okej, okay. No i lecimy z komentarzami kolejnymi. Ciekawe, jak ten nowy set dla Chucka działa na arenie PvP. Olafie, no też jestem ciekaw, można by było sprawdzić, no ale no nie teraz w sumie. Teraz to robimy tego dungeona, bo w końcu trzeba go przejść. No i kurka, ale tutaj dostajemy tych obrażeń. Troszkę nie podoba mi się to, powiem szczerze. Ale co zrobić? Dobra, no to lecimy dalej, przynajmniej poekspimy sobie. Mikołaj, Brod, mam na płycie LEGO Star Wars Demo, nazwa płyty Cybermycha. Naprawdę? LEGO Star Wars. Mikołaj, no to gratuluję ci, to bardzo fajnie, że masz coś takiego. Myślę, że... Okej, zróbmy tak w sumie. Proszę bardzo, patrzcie ile obrażeń zadałem. Myślę, że to... Fajnie, fajnie. Ja też właśnie bym chciał bardzo LEGO Star Wars jeszcze kontynuować nasze zmagania. Mam nadzieję, że mi się uda pograć troszkę w to LEGO. Oj, źle to zrobiłem. Pierwsze czakiem i bym wtedy tych ubił i by było mniej obrażeń. Troszkę nie fart... Głupio się zachowałem, naprawdę. Róbmy teraz tak, żeby nie tracić czasu. Właśnie. Głupio się zachowałem. No to... Gratuluję ci, Mikołaju, i cieszę się, że masz coś takiego. Brod, jak pomniejszyć mapę? Ja klikam, znaczy jak grasz na kompie, to przytrzymujesz Ctrl i scrollem. I korzystasz ze scrolla. Ja to w ten sposób robię. No ale może wy macie jakieś inne sposoby na to. Także dajcie znać. Cornel, Brod, nagraj King of Thieves. Łap, łapkę. Dzięki za apeczkę, ale ja już nagrałem King of Thieves. Jeden odcinek na pewno jest, z tego co pamiętam, także na pewno coś takiego nagrałem. O ile mnie pamięć nie byli, nie, no na pewno, Cornelu, pozdrawiam. Kliknij w ten wir, bo co jest na początku gry. Jakub, ale w tym wirze jest taki mocny boss, którego ja raczej nie będę w stanie pokonać na obecnym etapie. Więc tak trochę no słabo, szczerze mówiąc. No nie dam rady, wiesz, na razie nie będę klikał w ten wir. Ja wiem, co tam jest tak naprawdę, także nie ze mną te numery, Jakubku. Pozdrawiam. Jacek, kasuj niepotrzebne rzeczy. No w sumie macie rację, przydałoby się trochę to pokasować. Ojejku, to już mi się skończył ten. No dobra, to atakujemy tego. Dobra, powinniśmy go wyłączyć z gry za niedługo. Bardzo trzeba, właśnie myślę, że będzie trzeba skasować te niepotrzebne rzeczy, no bo jednak, słuchajcie, ejku, on ma tu leczenie. Trochę niedobrze. Damy radę go dobić, na pewno zróbmy coś takiego. Czak, zrób tak. Dobra, okej, okay, wyłączyliśmy z gry. Nie jest tak źle, Jacku, pozdrawiam. Może być następny odcinek jutro, Antoni, no... No raczej nie, no nie wiem, tak ciężko mi powiedzieć, czy zrobić następny odcinek, czy nie, jutro. Raczej co dwa dni się pojawiają odcinek, albo co jeden dzień, także bardziej uderzamy w tę stronę. Oj, też źle zrobiłem, powinienem się wyleczyć pierwsza. Krzysiu, kiedy Angry Birds 2? Ojej, to jest dość dobre pytanie, szczerze mówiąc to tak... Nie wiem szczerze, czy Angry... Myślę, że w tym tygodniu na pewno Angry Birds 2 zagramy. Ale no, tak jak widzicie, no na razie po kolei. Dzisiaj w poniedziałek jeszcze poł był o godzinie, słuchajcie, 14. Także kto oglądał poł, to... Kto nie oglądał poł, to zapraszam jak najbardziej do oglądania. A my tutaj kończymy te areny. Znaczy areny, dungeony. O, jeszcze czak został. Dobra, zróbmy tak. I zobaczymy, jak będzie, słuchajcie. Pozdrawiam, Krzysiu.
GRZ ZAW. Kiedy następny odcinek? No, mój drogi, tak jak mówię, co jeden dzień, co dwa dni są te odcinki. Dobra, no okej, okay, no już tu mamy jednego z głowy. Pana. Teraz czas się wyhealować. I zrobimy tak. I tak. Bardzo ładnie. A dość duże obrażenia ma czak w sumie. 251 to jest dużo. Okej, okay, mamy teraz tą papryczkę. Ciekę... Oj, jeszcze dostałem obrażenia. Niestety zeszło mu to. Szkoda. Dobra, tego zestunowaliśmy, więc jest okej. Okay. Jeszcze obrażenia z tego punktu dostaję, więc jest dobrze. Właśnie, Man Fighter. Plants vs. Zombie Garden Warfare. Dzisiaj będzie o 18, także zapraszam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dobra. Okej, okay, został tylko ten jeszcze. Oj, nieładnie tak. Wychilujmy się i do widzenia. I dungeon został, słuchajcie, przeszliśmy. Zrobimy sobie tu rolę, żeby mieć kolejne. Mamy dużo esencji, to też dzięki wam. Ja wam bardzo dziękuję za wsparcie w postaci esencji. O, proszę, za pierwszym razem. Nie jest tak źle. 88 to jest dużo w sumie serduszek. Moi drodzy, i myślę, że na tym zakończymy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i życzę wam wszystkiego dobrego, samego zdrowia. Pa, pa, trzymajcie się, cześć!